Jedna z pana obietnic wyborczych mówi o tym, że w Stargardzie będziemy mogli zdawać egzaminy na kategorię B prawa jazdy. Właśnie na jakim etapie są prace teraz? No ja nie mówiłem, że będzie, będziemy się starać, żeby się dało. No to jest kwestia samorządu. To oczywiście to nie jest kwestia rządowa, o tym decyduje samorząd, czy jest. I wydaje się, że to jest trudne, bo to duże koszty i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego jest niechętny otwieraniu kolejnych punktów zdawania prawa jazdy i dlatego jest to sprawa trudna. Ale to o tym, czy w Stargardzie będzie taki punkt, czy nie będzie, nie decyduje Warszawa, tylko niestety, tylko oczywiście to jest na szczeblu lokalnym rozstrzygane.